Trochę za głośno. Siemaneczko, z tej strony Simik, tam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, czyli 12 sierpnia 2024 roku, około godziny 20.20. Także kolejny już piąty albo szósty odcinek, który dziś nagrywam. Dzisiaj pracowity dzień w polu. Zakończyliśmy rozlewanie gnojówki na polu numer 4. Także jest już też prawie pusto jej. Niecałe 800 litrów zostało w oborze. Więc na razie starczy. Najpierw była 9, teraz 4. No i tu będzie niecała taka beczka pełna, więc na razie starczy w tym miesiącu, jeśli chodzi o to. Także tego wysyłamy z powrotem. Planujemy sobie generalnie prace polowe w kwietniu. 43 tysiące na koncie, ponieważ ostatnio były nowe zakupy. Zmieści się tu. Dobra, na razie nie zwalniamy. Były nowe zakupy, czyli taki John Deere zawitał w moim gospodarstwie. 352 konie bodajże, tak? No, jeden z najmocniejszych ciągników, jakby nie było. Są tam jeszcze Fendy 415, 417 case'y. No i nowy case, prawie 700 koni. W sumie, ile tam kosztuje? Prawie 700 tysięcy jakoś, nie? Ostatni. W nowej aktualizacji 614,5 tysiąca kosztuje 700 koni bodajże prawie. Także no, sporawo. Może go sobie kiedyś sprawię. Dobrze, więc dziś będziemy nim prasować też słomę po owsie, którą będziemy zbierać, no ale aktualnie kontynuujemy sobie zbiory soi. No i czwórka jest obsiewana po gnojóweczce i kultywacji słonecznikiem, tak samo jak dziewiątka. Na ósemce po zbiorze soi siejemy sobie rzepak, tak samo jak na pozostałych polach będziemy siać. Także żeby było troszeczkę urozmaicenia, ale generalnie sporo mamy soi teraz do zbioru. No i sporo jej też mamy w silosie, którą będziemy pewnie w jednym z kolejnych odcinków sprzedawać. Już ponad 122 tysiące litrów, a i w ogóle też zacząłem mówić ostatnio w jednym z poprzednich odcinków. Pewnie już nikt nie pamięta, ale ja pamiętam, bo to było z godzinka albo dwie temu. Zacząłem mówić, że właśnie samemu tego nie wiedziałem, ale słyszałem od widzów, że limit tutaj jest w silosie na każdy plon 400 tysięcy litrów bodajże, nie? Aczkolwiek akurat nie miałem okazji tego sprawdzić. Kurde, no i ten też jest pusty. Bez roboty. Bezrobotny. Także ten raczej pójdzie do siewnika, nie? Także wysyłamy go na farmę. Także nie miałem okazji tego sprawdzić akurat. Ale słyszałem, że tak jest. No być może, w sumie być może. Kto to wie? Dobra. Tu mamy Maseja. Może by nie podjechać tam gdzieś bliżej farmy, bliżej kombajnu. Tam jest przedostatni przejazd jeszcze siewnikiem. No i potem na dwójce puszczamy. No, a ewentualnie można na jedynce tam bodajże, tak? Na tym środkowym polu puścić drugi ciągnik z siewnikiem. No, w sumie spoko. A tutaj jak to wygląda, jeszcze dwa przejazdy będą? Ja to chyba od tej krawędzi puściłem go, więc od tamtej wydaje mi się, że skończę. A ja bym wolał od tej strony potem go tam zatrudnić. Ale raczej na raz tego nie weźmie. No nie, będzie w tym z powrotem jeszcze. Ile ma w ogóle procent? Dopełniłbym się może. To byśmy się pojechali od razu wysypać. Zresztą już podobno zbiornik z jedynki weszło. Także fajnie, kolejny ciągnik. Ponad 300 konny. Za chwilę się nim przejedziemy, ponieważ mamy do sprasowania słomę. Mamy do sprasowania słomę po
Po owsie. Dobra, w sumie to mogę już sobie tego McCormicka tutaj zatrudnić. A John Deere niech sobie trochę odpocznie. Jak tam skończy za chwilę, to go tutaj. To go tutaj przyślemy. Dobra, jest ok. Tu jak się minęli na styk. Ten też już tu kończy, ten tu ma też ostatni przejazd. No tego tutaj muszę raczej zaraz zwolnić, nie? No bo on tu cały czas się zbliża. Ma ten 1 metr więcej szerokości. Także na chwilę go tu muszę zwolnić. Czy nie? No bo tu jeszcze będą dwa przejazdy raczej. Najwyżej się trochę przesunę, bo to będzie na ostatnim przejeździe. Właśnie widać, że taki wąski zostaje. Jakoś to może będzie ok. Dobra, tak go wysyłamy na farmę. Trochę tych nasion tutaj poszło. No przynajmniej tylko tego jednego pola. Tu jest też moje nowe zakupione pole niedawno. A i zapomniałem o nim w sumie. Pojechałem tam na farmę. Nieźle. No to nieźle. Kurczę. Z ósemki na czwórkę przejechałem, no i od dziesiątce zapomniałem już. Także co ja po piątce. A i piątka, siódemka jeszcze potem będzie. No to piątka, siódemka, dziesiątka. Będzie na końcu. Tak? Tak, bo to wszystko jest jeszcze do zbioru. Dobra, jakoś to ogarniemy. Jakoś to ogarniemy. Tam na trójkę mi się spieszy generalnie na to prasowanie. Jeszcze w tym odcinku. Dobra, zatem tego wysyłamy na farmę, na jedynkę ewentualnie. No i on tu, a myślałem, że przejechał na kolejne pole. Dobra, ja bym chciał go od tamtej strony zatrudnić. Ale dobra, już niech będzie w takim razie jeden przejazd z tej strony. Ponownie. Ale potem go od tamtego drugiego boku zatrudnię. Tak go troszeczkę przesunę jednak, żeby się tu nie zablokowali. Mało nasion w ogóle zużył, nie? Także tego tu jeszcze odbierzemy w tą stronę. No i już tutaj na razie się zmieści. Do Deutschfahra wchodziło, także i do tego. Ponad 10,5 tysiąca litrów wejdzie. Hamuluj. Kurde, jak się stacza z górki. Ja hamuję on. A, on ciśnie do przodu. Gopcha. Dobra, myślałem, że ja się ruszyłem znowu, ale to on cofnął. Dobra. Chyba już jest pusty, nie? Bo raczej ja tu pełen nie jestem. Na drugą by też tam jeszcze weszło, ale on raczej jest już pusty, bo nie stał, nie czekał. Chociaż w sumie nie musiałby stać czekać, ale jest pusty, dobra. A tu jeszcze miaczek, no tu się niestety kultywatorowi zdarza czasami. Na tych pochyłościach. Jeszcze kawałeczek cofniemy. No i w takim razie wysyłamy go na farmę. Blokuje pracownika B, tak? Dokładnie tego. Ten też tu przez chwilę był blokowany, ale chyba ogarnął ładnie bez omijaków, mam nadzieję. No niestety nie, także cofniemy się. No i dobra, w takim razie to wraca na farmę. Jest Romiak chyba tu. A ja niepotrzebnie tam pod polem 9 przywiozłem rozsiewacz i opryskiwacz. Bo teraz jadę to odwieźć na farmę i potem będę wracał na pusto tam. Także trochę bez sensu to wszystko. Dobra, ogarnięty omijak. Także ten wraca na... Ten wraca na farmę, odpinamy ten kultywator siewnik punktowy i przepinamy się do rozsiewacza i do opryskiwacza. W sumie kubotka może być do tych przyczep. Dwie naraz się odpinają. Kubotka do przyczep. No dobra.
A ja w ogóle kombajn miałem na drugą stronę przy tankcie. Tak to jest, kurczaczki. Myślisz o jednym, robisz drugie. Ten za chwilkę, ten tu śmiga, ten nie może skręcić. No dobra, puszczę go z tamtej strony jeden, bo kurczę, już pół po raz zebrał. No tak czy siak trzeba, żebym go potem nie przestawił, nie poprawiał. Tu się chłopaki mijają. Także napełnimy ten siewnik. I również ten masej pójdzie do tam opryskiwacza, rozsiewacza. Sprawdzimy też, ile to pole ma szerokości, numer 9. Wreszcie, ciekawy jestem. Zacząłem to zapisywać niedawna. I w sumie nie wiem, dlaczego kiedyś tego nie zrobiłem, bo bardzo to ułatwia. Bo tak ciężko zapamiętać wszystko, nie? Po kilkunastu dniach, czy po kilkudziesięciu nawet. Jak chcę sobie przypomnieć, to nie pamiętam, ile które pole ma szerokości, więc zapisać sobie to można po prostu, nie? Oczywiste to jest, a jednak tego nie zrobiłem do tej pory. Wcześniej, także no. Jednak musiał ten pomysł jeszcze dojrzeć w mojej głowie. Diobra. Siewnik też za chwilę sobie puścimy tam za kombajnem od tamtej strony. OK. Tutaj napełniamy i odczepiamy. I masej idzie też tam na pole po rozsiewacz, opryskiwacz. Ponapełniane już to wszystko. Prawie 300 dolarów. Za nasiona. Na obsienie słonecznikiem. Pole numer 4, niecałego hektara. No i tu 1100. Kręć, panie, kręć. 1100 za nawóz, dużo więcej, nie? No ale i tak taniej to wychodzi niż rozsiewaczem. Także jeśli chodzi o nawożenie czwórki gnojóweczką, to szału nie ma. No i obmiaczek, kurczę, myślałem, że już go nie ma. Masakra. Trudno. Były tam dwie takie plamy. Plama, taka reklama była chyba kiedyś. Czy filmy takie gdzie? Były tam jakieś takie dwa omijaczki zostawione, niestety. Tu ta kubata blokuje. No ale cóż, co poradzić mogę na to? Jak to mówią. Dobra, to tu jeszcze jest header. Już słoneczniki będą zbierane następnym razem. Przy jego pomocy 41 tysięcy na koncie. Fajnie, że mam troszeczkę. Zostało mi jeszcze. Nie wydałem wszystkiego, no bo nie miałbym tutaj za co kupować tych różnych produktów potrzebnych. Także tu będą 3,5 przejazdu około, tak? No 90-100 metrów szacuję. Ale sprawdzimy dokładnie. No, dwa przejazdy na 42-metrowe nie wystarczają. Zostaje tak kilka czy kilkanaście metrów. Także słabo troszeczkę, że to pole jest takie pod tym względem. Dobra, tu na styk. No i tam będzie ze 3,5 oko. Przejazdu 24-metrowym. 24-metrowym. Opryskiwaczem. Nie wiem, dlaczego tego silnika z John Deere'em nie... z D4'em. Z John Deere'em, dobrze mówię. A, w ogóle mam teraz dwa John Deere'y. Ten mały 180 i większy 352. Faktycznie. I to John Deere, i to John Deere. Chłopca by uświadomił dopiero, nie? Dobra. Kubota idzie do przyczep, tak? Tamtym zawraca i ostatni przejazd jedzie i bierzemy się za owiec, proszę Państwa. No, pomiaczek wyszedł. Kawałeczek omijaczka. Kawałeczek omijaczka. Rzepak, tak. Na razie z słomy mi też starczy, chociaż to pole też chodziło mi przez myśl, numer 12, prawie 4 hektary, żeby kupić jest gotowe do zbioru właśnie z owsem, ale daj to spokój, tyle prasować, tyle słomy. Na razie mi chyba i starczy. No i też owiec sieje, żeby właśnie potem sobie go wykorzystać czy do mąki produkcji, czy do innej produkcji razem z kukurydzą i rodzynkami. Dobra, tu ostatni przejazd, także troszkę się przesuniemy, żeby tego mijaka też zebrać. No i wysypujemy do silosu prosto i lecimy na owiec, proszę Państwa.
prawie 11 metrów szerokości, także mniej będzie tych... Mniej będzie tych pokosów, przejazdów do prasowania. Chyba pierwszy raz, nie? Bo wcześniej jeszcze wydaje mi się, że 7,5 metra miałem. Dobra, trzeci przejazd. Wcześniej jeszcze wydaje mi się, że tym mniejszym, dedykowanym headerem sobie tutaj zbierałem te. To właśnie zboże, z którego potem była słoma do prasowania. W sumie zastanawiałem się, czy by się wysypało, gdybym nasypał do przyczepy. Jak nie ma ciągnika, wysypie się, co za problem, nie? No tu już, ups, troszeczkę ciasno. Tym headerem, nie składa się, ziomeczku. To jeszcze nie koniec. Wytniemy się, ups, gdzieś tu jakoś, może nie od samego rogu, ale tu, żeby potem już człowiek ten pracownik nie zostawił. Zrobimy poprzeczniaka, no bo tu ma ciasno, nie dojeżdża. Owca kury też, raczej chyba średnio będą chciał jeść. No i tutaj pokosy będą spore jednak z takiego też headeru. Sporego jakby nie było. Myślę, że to może być ostatni odcinek, który dziś nagrywam. W sumie i tak odcinki się pojawiają w poniedziałki, środy i piątki. Także dla Was to nie ma za bardzo żadnego znaczenia. Ale mam na myśli, że nawet jeśli zapogram jeszcze pomiędzy odcinkami właśnie po tym odcinku, po nagraniu, no to już pewnie skończę ogarnianie tej soi właśnie na polach. Dokończę już żniwa. W tym odcinku jeszcze się zajmiemy tym owsem. Tutaj jest, proszę Państwa, 4 przejazdy bez 9-10 metrów, nie? No bo to są 3 sekcje 3 metrowe. No minus 10 metrów około, czyli 86 metrów. Pole numer 9, tak? 9,86. Około 86 metrów. Także no widzicie, zostaje 2 czy 3 metry po tych dwóch przejazdach rozsiewaczem. Także no widzę, wydaje mi się, że nawet się nie opłaca chyba już ich robić, tych 2 czy 3 metrów. Może i nawet długie jest dosyć to pole, ale wydaje mi się, że więcej zapłacę za ten nawóz niż za to, co tu będę miał więcej za to, nie? Czy źle myślę? Jak myślicie? Dobrze myślę, czy źle myślę? To pole też numer 8 jest problematyczne, ponieważ tu jest około 121 czy 2 metry. Także 5 przejazdów 24-metrowych, no i zostaje taki 1 czy 2 metry wąski pasek. Tu byli na styk, no ale taki wąski zostanie z tamtej strony, od dołu. Także no średnio. Nie no, myślę, że 121 metrów to jest, nie 2. No bo tak naprawdę, no nie zostanie 2. Tak naprawdę wąski. To jest tak około. To jest tak około. Ten tu skończył. No ale nie puścimy go tam na razie, bo jest słoma do spracowania. Bojowe zadanie jest. Także na razie go tutaj zostawimy. No a Kubota... W sumie... W sumie mogła iść do przyczep, ale tu też będzie potrzebna ta przyczepa, ale to potem się chyba ogarnie już po sprosowaniu, się zbierze te kostki. Także nie potrzebujesz też tak na razie szybko opuszczać tego. Tu się zmieści do zbiornika jednego mu? Wszystko? Nie wiem. Dobra, proszę Państwa, bo... Dobra, to później. Nie jest to pilne. Bierzemy się za prasowanie, proszę Państwa. Bo Wam chyba obiecałem w tytule. Bierzemy sobie te kostki właśnie tymi przyczepami, które tu dwie obok mnie są, na palety. No, ale 8 bel też można na nie załadować. Nie mam jeszcze tej... No, wstecznym też zbiera, standardowo. Nie mam jeszcze tej, kurczę, szerokie te pokosy. Przyczepy do bel specjalnej. Ale tymi też daje radę na razie. Tymi akurat nie można sprzedawać, ale gdzieś tam jak potrzebuję wyładować przy krowach, no to daje radę. Kurczę, jakie to są omijaki. Duże pokosy strasznie. Myślę, że nie będę się tym przejmował.
Już to mi się udało ładnie. Już chyba będzie pierwsza kostka, nie? Dokładnie. Znaczy się nie będę tym miał jak nie przejmował, chociaż no widzicie, że to jest silniejsze ode mnie. To jest silniejsze ode mnie niestety. Dobrze też nie ma ugniatania gleby, nie? Dobrze. Jeszcze nie ma plonów, miałem na myśli. Także zobaczymy jeszcze, jak to będzie z tym graniem właśnie pomiędzy odcinkami. Teraz po tym odcinku. No ale nawet jeśli nie dziś, no to gdzieś na następnym razem. Ewentualnie właśnie gdzieś tam w kolejnym odcinku cięcia porobię. Zobaczymy w ogóle, kiedy będę go nagrywał, ponieważ też mam na tydzień czy na dwa już prawie nawet odcinki nagrane na zapas. Chociaż dzisiaj już właśnie zanim zacząłem nagrywać, no to już wrzuciłem ostatni, który miałem, także na pojutrze już bym nie miał. Ale tak jak mówię, nagrywam piąty albo szósty dzisiaj odcinek, także ten sprawa. Chciałbym powiedzieć ze środka, ale no widzicie, nie da się. Zresztą nawet, że uda mi się tu bez omijaka zrobić, ale nie, z drugiej strony jednak. Nawet jak tu mi się udaje na styk jechać, no to z drugiej strony są omijaki, także... Myślę nawet, że już nie będę się tym przejmował, nie? Bo tak czy siak później tej sumy będę miał dużo. Kurczę, no. Taki omijak. No trudno. Co poradzić mogę na to. Tak czy siak, kilka tych kostek będzie, na razie mi starczy, a później i tak będę tej samej miał za dużo, więc... Nie, będzie okej. Okay. Dobrze, zerknijmy na... opryskiwacz. Tu już mam przedostatni przejazd. Opryskiwacz też ma przedostatni przejazd. Aczkolwiek tam taki wąski potem zostanie. Pasek dosłownie jest metr. Którego już bym raczej nie robił. Aczkolwiek nie wiem, czy on się zwolni, czy będzie chciał jeszcze tam zawracać robić, dlatego właśnie chcę pilnować. Piękny mijaczek. Także fajny wyciągnik elegancko. No teraz mi się nawet udaje robić. Jechać bez omijaków, no wykrakałem standardowo, dlatego bałem się o tym mówić. No dobra, jeszcze tam w miarę mi się udaje na właściwe tory trafić. No tu już takie są, jak się dojeżdża do końca, są takie omijaki, duże kubki. Jak się zatrzyma, że to jest włoski przejazd, także elegancko mi się uda bez omijaków. Mam nadzieję go przejechać i mogę jechać ze środka. Trzymać się w miarę środka. Ja się powtarzam, także mogę zamiast pierwszego środka powiedzieć kamery wewnętrznej. I też by to opisało, co chcę przekazać. Przedostatni przejazd, jeszcze sobie tutaj tylko zjadę na chwilkę. Jakieś tam groszowe sprawy wiadomo, nie? Ale... Ale tak to jest. Dlatego właśnie trochę problematyczne są te większe. Ten tu śmiga, tak? Tak. Już tak się zatrzymał. Na małą przyczepkę może to wejdzie? Jest szansa. 24 minuta wybiła, także tu mam jeszcze dwa przejazdy. To już tego zebrać nie damy rady, bo... Trzeba najpierw opróżnić. Kombajn. No tu dokładnie taki malutki. No i się zwolnił. Z metr, czy nawet mniej, nie? Jeszcze sobie tylko coś sprawdzę. No dobrze, myślałem, że wjechał kawałeczek, zebrał. Chyba. Chyba tak. Dobra, kasy cały czas z konta ubywa. No aczkolwiek niedługo sobie, pewnie w kolejnym odcinku, zarobimy również kilkaset tysięcy. I to tak nawet z 800 tysięcy może nawet.
Okej, okay, sypiemy trochę na burtę, trochę za. Ale cóż. Sypie to sypie, no co się będę czepiał. Dobra, także tu za tym kombajnem już mogę ewentualnie puścić za chwilę. A kormika. Z siewnikiem, nie? A, dobra, odchwaszczanie na czwórce jak najbardziej. Potem jeszcze po nowość to wszystko trzeba będzie. Tym jeszcze odjadę i się bierzemy za końcóweczkę prasowania. No i do John Deere raczej przepiję przyczepę i sobie te belki jeszcze zawieziemy tam do krów. Uff, do krów. Tu przedostatni przejazd, dlatego właśnie mówię, że może John Deere tutaj, jak już to ma ogarnę, presować, a McCormick już pojedzie tam za kombajnem, aczkolwiek teraz to jeszcze raczej go odgoni szybko, więc nie wiem, dlaczego się tak spieszę i go tutaj tak szybko chcę zatrudnić. Tutaj jest 6 metrów i 15 na godzinę chyba maksymalnie, tak? Również rzepak. No a tam jest kombajn prawie 11 metrów, 10,7 bodajże i 10 na godzinę. Także dużo wolniejszy. Dobra, to pole ile ma szerokości? Jeszcze nie wiem chyba, tak? Czwórka, czy wiem? 85 metrów. To sobie tam na oko. Przez to, że tu mały omijak wychodzi po przejechaniu dwoma 42-metrowymi przejazdami rozsiewaczem. Także już nawet tego opryskiwaczem nie mierzyłem. Czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. A i dziesiątka jeszcze. A jest dziesiątka też, dobra. 2, 4, 6, 8, 9. Brakuje mi szóstki, tak? Tak. Czyli mam wszystkie pola generalnie pomierzone. Spoko. Spoko, spoko. Omijaczek standardowo. Czy będzie jeszcze jedna breczka z... Możemy sobie tu wyładować te dwie. Z tego jednego przejazdu. Ciekawy jestem. Sprawdźmy to. O, tu pół jest szerokość nawet. Ze środka jak najbardziej możemy. Fajny ten rodirek. Elegancki. Elegancki. Także kolejny ciągnik powyżej 300 koni. Nie, nie będzie już. Nie będzie już pełnej kostki raczej, nawet jakbym te wszystkie omijaki podbierał, także no nie ma się co nad tym tutaj. Użyłbym brzydkiego słowa, ale powiem dywagować. Nie ma co nad tym dywagować. No i to akurat sobie odczepimy przy jednej ścianie tą prasę, ale wygląda ta przyczepa. Także weźmiemy tą czystą spod drugiej ściany. No, nawet tam nie za blisko, żeby nie przyhaczyć. Tu odczepimy i będzie elegancko tego jego. Zbieramy te dwie na razie tutaj z poprzeczniaka i puszczamy już też siewnik. Zabierzemy się raczej na nas, nie? Dobra, zjedziemy sobie jeszcze tu na boczek. Raczej się zabierzemy, jak tam siewnik z tym kombajnem. Nawet nie dogonił go jeszcze. Także spoko, no w sumie kombajn ma prawie 11 metrów, ten ma 6 metrów szerokości. Także no prawie drugi tyle ma kombajn, pomimo mniejszej prędkości to prawie drugie tyle ma szerokości. Ile on ma z 80%? Coś koło tego. Także może go aż tak nawet nie dogoni szybko, nie? No ale jako, że mam dwa siewniki, no to na pewno go dogonią. Ale fajnie też, dużo szybciej idą teraz żniwa z tym nowym headerem, nie? Nie patrzyłem jeszcze na godziny. No bo to godziny, ile tu mi to zajmuje. No ale też po zużyciu paliwa będzie widać, że faktycznie zbiór tych wszystkich pól, też których jest coraz więcej, zużywa coraz mniej czasu, coraz mniej paliwa. Także fajnie.
Tam były 3 przejazdy, 72 metry, no i tu jest nieco ponad 12 za 14, no 86, 85, no dokładnie, czwórka ma 85 metrów, dziewiątka ma 86. Nie, no to powiem Wam szczerze, że metr czy dwa jak ma zostać, no to ja chyba wolę tak samo jak na czwórce, zrobić dwa przejazdy 42-metrowe i no i zostawić tam jak ewentualnie omijaki z jednej, z drugiej strony. I tyle, no bo taki robić cały przejazd rozsiewaczem, no to średnio mi się chyba uśmiecha. Średnio mi się opłaca, wydaje mi się. Więc ja tego nawozu zużyję, niż tam jest to warte, nie? Tak myślę sobie. Głośno. Może dobrze, może źle myślę. Nie wiem. Dobra, proszę Państwa. 31 minuta wybija. Chyba tyle mamy tych kostek z tego pola. Także podjeżdżamy. I w sumie nawet przodem mogę sobie ładnie tu podjechać, nie? Przodem sobie tu podjadę. Tak to zrobimy. No i tu się jeszcze dwie zmieszczą. Przyczepę ewentualnie z kiszonką. Ale ten zestawik był elegancki, nie? Taki cały zielony. No i też zwrot jest ten John Deere, kurczę, fajnie, fajnie. Z przyczepy to mi raczej nie ściągnie, nie? Tej kostki. Raczej nie. A, także musimy wyładować je. W sumie ciekawe, czy taki sposób też jest... to chciałem tak. No i teraz już sięga. Wydaje mi się, że ma większy też... zapas niż zasięg niż paszowóz. Przez większe odległości łapie, ale może takiej samej. Nie wiem. No za trzy kostki to tu na pewno wsypię. Te kostki mają ile pojemności? Nie pamiętam. Chyba 6250. Wziął te co najbliżej. Pełno. No dobra. Spoko. 6250 chyba, wydaje mi się. No tu się już aż tak nie zmieścimy. Chociaż nie, 8250. Bo 6000 mają tamte z kiszonką czy z trawą. To to samo, nie? Z jednego się robi drugie. Dobra. Czy ten John Deere jest mi jeszcze potrzebny do czegoś tutaj? Chyba niekoniecznie, nie? Chyba niekoniecznie. Także możemy go tu ewentualnie na razie zostawić. Tutaj. Ewentualnie drugiej ubeczki następnym razem. Kurde, odleciał ten kombajn. Puściłem go prawie, że za nim. A to odleciał, nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, podjedziemy sobie odebrać. No, pasowałoby chyba. Czy nie? Miga się, bo jest pełny? Nie. Nie wiem, dlaczego on się migał. Ten tu 15, tamte 10 na godzinę. Fajnie sobie lecą, równiutko. Za połową już jest tamten, także go odbierzemy, bo raczej całego tutaj... O, akurat 8%. O wielką mowa, proszę bardzo. Raczej mu się na zbiornik nie zmieści. No bo to pole ma ile hektarów? Półtora? Za dwa? No 1,7. Coś pomiędzy. No a tu 9000 litrów z hektara sypie soja, a 10500 nieco ponad ma zbiornik, także no... Będzie z 16 tysięcy tutaj z tego pola około. Także akurat go tu odbierzemy i... No i raczej jeszcze nie ma sensu na farmę jechać wysypać, chociaż on niedaleko. No, z 7 2,6 hektara. Także hektar większego będzie tej soi za 20 parę tysięcy litrów. Ale nie, no myślę, że tego dopełnimy. Dopełnimy przyczepkę, później raczej resztę, końcóweczkę już trzeba będzie się wysypać. Opóźnić na zestaw i na końcówku siódemki już na pusty sypać kolejny. No i potem na dziesiątkę jeszcze. Wrócimy. No i tyle generalnie. To już sobie skończę generalnie poza odcinkiem.
A ten już będę kończył, ponieważ 35 minuta już minęła. Także na dziś starczy. Więc będę kończył. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zapraszam na kolejne odcinki. Miłego dnia Wam życzę. No i do następnego razu. Także trzymajcie się i pa, pa. Już sobie dokończę te prace polowe. Zbiór stoi, siewy, nawożenie, odpryskiwanie i tak dalej. Pod odcinkiem. Także na razie, do następnego.